Jak co roku już co my wiesz, wyłażymy 10 roz na ten marsz, no mo to upamiętniać to ta tragedia nasza górnośląsko powiedzieć, kiedy dla jednych to było wyzwola, a dla niektórych była niewola. Dla nas, dla Ślązoków to była niewola. Dla nas, dla Ślązoków była ta tragedia, bo przychodząc ta nowa władza sowiecko, komunistyczno, polsko, zrobiła nam sam tutaj, jakby powiedzieć, podobny ornym, który jakby może był obozy. Te obozy się praktycznie pomieniały na to, że ino właściciel się pomienił. Czuję się górnoślązakiem od pokoleń i właściwie to przez przypadek to znalazłem, ale chcę tu być i bardzo bym chciał jeszcze przyjść na ileś tam lat, jeszcze póki będę miał siły, żeby to jednak upamiętnić tych ludzi, którzy byli właśnie w ten sposób, nie wiem, deportowani, pognębiani. Straszne to uważam było dla nich. To ważna data, dla każdego Ślązaka powinna być to ważna data. No, powinniśmy pewną pamięć pielęgnować o swoich przodkach, którzy no, byli traktowani po wojnie tak jak byli. No i chcemy po prostu, żeby ta pamięć nie zaginęła, nie była gdzieś po prostu zaszeptana, zapomniana, zakopana. O tym się myślę zapomina. Na szczęście są organizacje śląskie, chociażby Ruch Autonomii Śląska, które o tym pamiętają, przypominają, bo musimy o tym pamiętać, tak? Ale na co dzień to raczej się o tym nie mówi, chyba że w swoim gronie, w waszym środowisku, w rodzinach.